Przypowieść o nowej łacie i młodym winie. Jest to piąta przypowieść, jaką omawiamy w ramach cyklu Przypowieści Jezusa. I tym razem ta przypowieść występuje w trzech Ewangeliach. Mateusz, rozdział 9 i takie dwa wersety czytamy. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego ubrania. Rozrywa ona bowiem całość i rozdarcie staje się większe. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków, bo wówczas pękają, wino wycieka, a bukłaki się niszczą. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków i wtedy ani jedno, ani drugie się nie marnuje. Ewangelia według Marka, rozdział 2. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego ubrania, ponieważ nowy materiał rozrywa stary i rozdarcie staje się jeszcze większe. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki i wino się zmarnuje i bukłaki. Ale młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. No i Ewangelia według Łukasza, rozdział 5. Opowiedział im też przypowieść. Nie oddziera się kawałka nowego ubrania, by załatać stare. W takim przypadku zniszczy się nowe, a łata z nowego nie będzie pasowała do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie je, samo się zmarnuje, a bukłaki zostaną zniszczone. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Nikt też, kto się napije starego wina, nie chce młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. A więc i w tej przypowieści Pan Jezus użył prostych ilustracji. I miały one wskazać na inny, ważny szczegół związany z Królestwem Boga. Wcześniej mówiliśmy o dwóch budowniczych. I tam chodziło o to, by zbudować dom swego życia na skalę. A do tej skały trzeba dotrzeć. I Łukasz mówił, że trzeba się dokopać do skały, jeżeli jest głęboko, a nie stawiać od razu na piasku. I tą skałą jest wykonywanie wszystkiego tego, co mówił Jezus, wdrażanie tego wszystkiego, co od Niego usłyszeliśmy w nasze codzienne życie. Natomiast tutaj Pan Jezus chce powiedzieć, że On przyniósł światu nową naukę. Jako król tego Królestwa Bożego On przynosi światu nowe pojmowanie prawdy. Ale zarazem chciał też powiedzieć, że ludziom będzie trudno przyswoić sobie to, co On w sobie, samym sobą przyniósł na świat. I ponieważ Pan Jezus przebywał wśród narodu wybranego, dlatego też posłużył się dwoma porównaniami, które łatwo były zrozumiałe dla Jego ówczesnych słuchaczy. A więc czytamy, że nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. I to było oczywiste, że dla odzieży jest szkodliwe, gdy wstawiamy nową łatę do starej już szaty czy starego ubrania. Bo nowa łata to tkanina, która się jeszcze nie zetknęła z wilgocią. A potem na deszczu albo w praniu zawilgnie, zmoknie i gdy ta łata wyschnie, to się skurczy. Jeśli jest przyszyta mocno do tego starego materiału, to porozrywa ten materiał, dlatego że ten stary jest mniej wytrzymały od tej nowej. I te słowa Pan Jezus skierował do swego narodu, który siłą rzeczy był zobowiązany do przestrzegania wskazań tradycji. Przecież prawo Mojżesza
od ich narodzin decydowało o całym ich życiu, życiu religijnym, życiu osobistym, społecznym. I wskazania prawa Mojżesza, zakonu, uważano za kryterium ostateczne. Gdyby to ktokolwiek dodawał albo odejmował od tego prawa choćby jeden wyraz, to było uważane za niewybaczalny grzech. Dlatego też zadaniem znawców pisma, uczonych w piśmie, faryzeuszów, było umacnianie znaczenia prawa Mojżesza. I stąd każdą nową naukę traktowali nie tylko jako błąd, nie tyle jako błąd, ale jako poważny grzech. Pamiętamy, jak reagowano na Pana Jezusa, gdy nauczał, a potem, gdy było przesłuchanie przed Jego ukrzyżowaniem, jak uznano, że bluźnił. Dlatego, że cały czas swoją postawą i tym, co mówił, naruszał ich to rozumienie, tradycyjne rozumienie prawa. Nie mogli odczytać, że pojawia się coś nowego, a właściwie ktoś nowy, król królów, przychodzi, sam Mesjasz przychodzi i wnosi nowe światło, nowe poznanie. Uznali to za grzech i Pan Jezus za ten grzech został ukrzyżowany. I właśnie wśród nas, chrześcijan, też często ma to miejsce. Dlatego, że siłą rzeczy uświęcamy to, do czego się przyzwyczailiśmy. Bo to jest oczywiste, że mamy przyjęte pewne formy ładu kościelnego. Jakiś porządek nabożeństw. Mamy jakieś sformułowane przed wiekami wyznania wiary i z dumą się do nich odnosimy. Potem staramy się je uzasadniać, dlatego że są tam archaiczne wyrażenia, które kiedyś były zrozumiałe, ale dla człowieka współczesnego one są niezrozumiałe. Jakbyśmy chcieli sobie teraz spojrzeć na wyznanie wiary apostolskie, czy też nicejsko-konstantynopolitańskie, to możemy zobaczyć, że tam są takie wyrażenia, że trudno dzisiaj ludziom tak od razu zrozumieć, trzeba je objaśniać. I oczywiście, że trudno jest co rusz robić nowe wyznania wiary. Nasz Kościół, czy nasze kościoły też mają swoje wyznania wiary i one są pisane językiem zrozumiałym, ale już i też nie za bardzo dla tych ludzi, którzy dzisiaj mają lat 20, to na pewno to, co powstało lat temu 60 czy 100, niezbyt jest już zrozumiałe, gdy chodzi o sformułowanie, o wyrażenie. Ale nie chcemy bez żalu to pozostawić. Coś, co dla pokoleń minionych, albo i dla nas samych, było źródłem pociechy i pewności. Ale jednak się świat rozwija. Horyzonty się poszerzają. Sposób patrzenia, podejścia jest całkowicie odmienny od tych w czasach naszej młodości. I stąd się pojawia wyzwanie, by na stałym fundamencie, czyli na Chrystusie i Jego Słowie, nadal budować dom Boga. Ale wtedy to, co jest drugorzędne, nie należy powielać jako coś nadal użytecznego. Dlatego też co jakiś czas każdy z nas, pojedynczy chrześcijanin, albo cała wspólnota, zbór, kościół, muszą podjąć ryzyko pozostawiania za sobą nie tyle Bożej sprawy, nie Bożego Słowa, Bożych zasad, Bożego prawa wpisanego w nas przez Ducha Bożego, nie, ale zostawić za sobą naszą przeszłość, własną przeszłość, dlatego że w teraźniejszości głosimy Ewangelię, która jest ponadczasowa i musi być zrozumiała dla tego nowego pokolenia. I właśnie Pan Jezus chciał tutaj dać do zrozumienia, że łatanie, naprawianie bywa nierozsądne w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba zerwania z czymś i rozpoczęcia czegoś od nowa. Później sobie to bardziej wyjaśnimy.
Ale w tej chwili chcę uwagę zwrócić naszą na apostoła Pawła, który jest kapitalnym, przez Boga naprawdę danym nam fantastycznym, wspaniałym przykładem, ale też taką egzemplifikacją tej właśnie nie łatania, lecz zmiany, zerwania z przeszłością i rozpoczęcia od nowa, nowej rzeczywistości. I apostoł Paweł całą swoją osobą, to widzimy w jego listach, widzimy w jego świadectwach dzieł apostolskich, gdy on świadczy przed wielkimi, przed urzędnikami, przed władcami, gdy świadczy. Potem, gdy pisze swoje listy, na przykład do Galatów, to całą swoją osobą, całym swoim nauczaniem daje świadectwo, że doznał takiego poznania Jezusa. On wyraźnie powiedział, że upodobało się Bogu objawić we mnie, w Nim Chrystusa. Więc to jest to poznanie, nie tylko zetknięcie się z Jezusem. I tak doznał tego poznania, że całkowicie przestawił się. Powtarzam, przestawił się z Mojżesza na Chrystusa. I później, gdy musiał korygować tak zwane judeo-chrześcijańskie postawy wśród ówczesnych chrześcijan, a wiemy, jakie to było wtedy wielkie zadanie i dla apostoła Piotra, a szczególnie dla apostoła Pawła. To było wyzwanie. To apostoł Paweł kategorycznie się sprzeciwiał łataniu nauki Mojżesza wstawkami z nauczania Chrystusa. Albo też wstawiania coś z Mojżesza do nauki Chrystusa. I mamy z tym częsty problem, też i dzisiaj, gdy wskazówki Starego Testamentu chcemy wtłoczyć do naszego nowego życia. Gdy coś, co zostało napisane na tablicach kamiennych, to dzisiaj, gdy mamy to napisane na tablicach naszych serc, my chcemy tamte z kamienia wstawić do serca. A więc Paweł mówi, to jest niemożliwe. Nawet apostoł Paweł, zauważmy, nazwę Stary Testament, Stare Przymierze sam wprowadził, niechcący. Ja teraz tu nie mam czasu, aby analizować ten cały fragment drugiego listu do Koryntian, rozdział trzeci. Ja go przed chwilą czytałem w całości i on jest przepiękny, ale to byłby wykład sam w sobie, ale polecam teraz, aby sobie ktoś to przeanalizował oddzielnie. 2 Koryntian, trzeci rozdział. I tam właśnie, gdy on pisze o tym, że Bóg nas uzdolnił, abyśmy byli w stanie myśleć nie według siebie, ale z Boga nasze myślenie jest, nasze pojmowanie. I tam w 14 wierszu użył wyrażenia stary, według Starego Przymierza. I stąd się wzięła nazwa Stary Testament, Nowy Testament, ale to nie ma znaczenia, że tamto coś jest przestarzałe. To nie chodzi, że przestarzałe, tylko że już coś, co przeminęło, ponieważ się pojawiło nowe, więc to poprzednie musi być nazwane stare, bo się pojawiło nowe. A więc chodzi o wydarzenia, które działy się przed Chrystusem i one są stare, bo były kiedyś. I to prawo Mojżesza napisane na kamiennych tablicach ma siłę właściwą dla argumentów zewnętrznych. Chcę to podkreślić, może ktoś tego nie zauważy, ale jeszcze raz powiem, że to, co zostało na kamiennych tablicach, ma znaczenie argumentu zewnętrznego. Coś, co się daje przed oczy. Coś, co się nakazuje, narzuca, żąda. I to jest stare przymierze, bezsilne, bez żadnej siły. I apostoł Paweł w tym właśnie drugim Koryntian, trzecim rozdziale, on tam to opisuje szczegółowo. I ona nie ma siły zmienić serca człowieka. Tylko nakazuje, tylko żąda, tylko krępuje, wiąże, zobowiązuje i nic więcej. I apostoł Paweł, gdy przeżył tę wewnętrzną przemianę, gdy nie atramentem, nie na kamiennych tablicach napisane zostało, nie w formie książkowej, zwoju, ale przez Ducha Bożego w sercach zostało napisane, przez objawienie Chrystusa. Dlatego on tak mocno potem argumentuje, że w Chrystusie stare przeminęło. W Chrystusie wszystko jest nowe. A nawet mówi dosyć
tak kategorycznie do Galatów, że kto się nadal trzyma Mojżesza, ten się wyrzeka Chrystusa. A więc spójrzmy, jakie są skutki tej przypowieści, że nie można nowym łatać starego i nie może koegzystować stare z nowym, bo będzie się to wszystko rozdzierać. W poprzednim rozważaniu o dwóch budowniczych domu w zakończeniu powiedzieliśmy, że w Starym Przymierzu człowiek poprzez opowiedzenie się za prawem Mojżesza lub przeciwko temu prawu dokonywał wyboru szczęścia i życia albo nieszczęścia i śmierci. Natomiast mówiliśmy, w Nowym Przymierzu człowiek jest postawiony przed wyborem za lub przeciw Chrystusowi, nauce Chrystusa, ale jako osoby Chrystusa. Bo nie chodzi o same słowa, nie chodzi jedynie o egzegezę, zrozumienie, interpretację tekstu Ewangelii, nie. Chodzi o samego Chrystusa. Człowiek się wypowiada, jest za Chrystusem czy nie. Chce być w Chrystusie czy poza Nim. I właśnie w Nowym Przymierzu Jezus osobiście ma się tak wcielać w czyny nasze, ludzi wierzących, że aż staje się naszym życiem. I On jest naszym życiem, mówi nam do Kolosan apostoł Paweł. No i też w tej przypowieści jest mowa o winie i worach. Nie wlewają wina młodego do starych worów. Czemu worów, bukłaków? W tamtych czasach wino trzymano w workach ze skóry. I wiadomo, że wino młode, wino niedojrzałe fermentuje. Wiadomo, że się gazy wydobywają, a te gazy potem naprężają skórę. I nowa skóra jest na tyle elastyczna, że nie pęknie, wytrzyma to ciśnienie. Natomiast skóra stara już jest tak stwardniała, że wlane do takich worów jeszcze fermentujące wino sprawi, iż skóra ta nie wytrzyma ciśnienia gazu. I wiadomo, że pęknie, wtedy się zniszczy, a zawartość wina się wyleje. I Pan Jezus właśnie przez ten obraz chce powiedzieć, że i umysł człowieka winien być podatny na wchłanianie nowych idei. I to, co mówimy, jest oczywiście uwarunkowane. Tu nie chodzi o to, żebyśmy nie mieli swego zdania, żebyśmy się nie trzymali konsekwentnie tego, co jest właściwe i słuszne. Tu chodzi o elastyczność. Tu chodzi o niestwardnienie, ale cały czas o elastyczność. I pozwólcie, że ja powiem, że mam w tej chwili już skończone od kilku miesięcy 72 lata. A rozpocząłem moje nauczanie, gdy miałem lat 19. A więc przez tyle czasu, ponad pół wieku Ewangelię głoszę, przez tyle ludzi przewinęło się przez moje serce, przez mój umysł, przez moje ręce, gdy chrzciłem, udzielałem ślubów, rozmawiałem i witałem się z nimi, ściskałem, kochani. I cały czas zauważam, ja to już nieraz mówiłem w moich rozważaniach, że co jakiś czas musiałem się, jak to się dzisiaj mówi, resetować, całego siebie zresetować. Biblię od nowa zacząć czytać dla nowych pokoleń. Dać nowe przekłady. Ja teraz znam ich kilkanaście w komputerze i często używam nowych przekładów, dlatego że słuchają mnie dzisiaj dzieci 4-5-letnie. Gdy mam nabożeństwo i one siedzą, zanim pójdą na szkółkę przez te 40 minut, i gdy ja cośkolwiek mówię, to liczę się z tymi dziećmi. I muszę tak mówić, żeby one słuchały. I to jest zdumiewające. Takie dziecko 4-letnie siedzi, słucha, uśmiecha się, reaguje. Dlatego, że się muszę do nich dostosować. Mój umysł, moja osobowość, moje formy oddziaływania muszą być elastyczne. I niektórzy starsi się potem trochę tak denerwują, gdy na przykład śpiewamy takie pieśni, które znają dzieci.
Na przykład Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał i tak dalej. Mamy inną pieśń, którą ja bardzo lubię. Albowiem tak Bóg świat umiłował. Tamte pieśni oni niezbyt lubią, niezbyt znają. A tę właśnie, którą stworzono gdzieś tam w Polsce, Bóg tak umiłował świat. One śpiewają, ruszają się, biorą grzechotki, uderzają, w bębenki uderzają i z całym zborem śpiewają. Na przykład też taką pieśń znaną wszystkim. Tylko imię Jezus, tylko imię Jezus daje zbawienie nam. No i one to śpiewają, więc musimy się do nich dostosować i te dwie, trzy pieśni zaśpiewać razem z nimi, bo one uczestniczyły w nabożeństwie. A potem idą sobie na swoje zajęcia na szkółkę. A więc, kochani, tu chodzi właśnie o tego rodzaju elastyczność. Elastyczność, gdy chodzi o myśli i gdy chodzi o formy. Dlatego, że każda nowa idea może napotkać na uprzedzenia naszego umysłu. Każda nowa idea w historii, w różnych dziedzinach życia człowieka, ludzkości musiała wywalczyć swoje zaistnienie w warunkach instynktownego sprzeciwu. Ja tutaj wyrzuciłem z konspektu, bo miałem najpierw wstawione różne przykłady, czy to z medycyny, czy z różnych urządzeń. Teraz myślałem o różnych pojazdach, o różnych wynalazkach, ale nie chciałem po prostu się rozgadywać. To są rzeczy takie oczywiste, żeby sobie każdy może sam już tutaj dołożyć. Nawet Kopernik musiał ukrywać swoje odkrycie i je ujawnił tuż przed swoją śmiercią. Galileusz musiał za to zapłacić męczerniami. Więc jest, kochani, to nie jest takie proste. Nawet jak ktoś chciał coś dobrego zrobić i ustrzec kobiety przed śmiercią, przed gorączką popołogową i przed zakażeniem, też musiał ten młody lekarz wycierpieć. A więc jest sprzeciw. Dlaczego? Dlatego, że my tutaj dorośli, starzy, my tutaj profesorowie, my dobrze wiemy i odpychamy to, co jest nowego. A więc wystarczy zapoznać się z historią rozlicznych wynalazków czy odkryć naukowych. I tych wynalazców, odkrywców spotykało niezrozumienie, drwina i odrzucenie. A niektórzy nawet i śmiercią za to zapłacili. Dlatego, że my odruchowo wstawiamy nowe idee w stare schematy. Ja taki przykład, jak daję ten prozaiczny z naszego małego zboru w Pruszkowie, potem muszę oponować i tłumaczyć. Ja to robię celowo w ten sposób postępuję, bo ja patrzę na dziecko 4-letnie i ono musi uczestniczyć w tym, co jest mówione. Nie mogę go lekceważyć. A dorośli powinni to zrozumieć i się włączyć w to, gdy ja mówię językiem dorosłych, ale wyrażenia używam takie, które też i to dziecko rozumie. I gdy kiedyś zapytałem się, co to jest łaska, dzieci, powiedzcie mi, nie wiedziały, co powiedzieć. No i wtedy musiałem użyć takiego określenia, które one zrozumiały. Dlatego w Kościele musimy zrezygnować z różnych skojarzeń, wrażeń anachronicznych, niezbyt zrozumiałych. My się tego trzymamy siłą przyzwyczajenia, ale nowe pokolenie potrzebuje nauki Jezusa w nowych wyrażeniach, w nowy sposób, współczesny sposób, dla nich właściwy, a za 10 lat, a nawet może za 5 lat będziemy znów inaczej jeszcze mówić, bo się ci, którzy mają lat teraz 4 czy 5, będą mieć lat 10, a więc już też będą mieć inne jakieś swoje określenia. Dlatego nie patrzmy na potrzeby człowieka współczesnego przez pryzmat potrzeb ludzi sprzed 2000 lat. Bo według nas my się wiernie trzymamy Biblii, cytując wersety biblijne dosłownie z wieku XVII, jeżeli bierzemy Biblię tak zwaną gdańską, albo warszawski przekład, rok 66, a więc czy Biblia tysiąclecia, rok 66. A więc, kochani, Biblia jest źródłem naszej wiary, ale my musimy to, co jest w tej Biblii, przedstawić w sposób współczesny, zrozumiały, dokładny, tak jak jest w Biblii, ale w sposób taki, jak dzisiaj ludzie to są w stanie zrozumieć. I właśnie dobrze jest wiedzieć, że Pan Jezus traktuje Kościół nie jako wiekową organizację, jako dostojną instytucję,
Ale dla Jezusa Kościół jest organizmem. Organizmem, który pulsuje życiem. I w tym Kościele się pojawiają coraz to nowe pokolenia. To są ogniwa w łańcuchu nowych pokoleń. I stąd powinniśmy się modlić nieustannie. Ja to robię na okrągło. Żeby Duch Święty dawał mi, nam umysł otwarty. Umysł otwarty. W duchu zakorzenieni, zakotwiczeni w Chrystusie Jezusie, w Jego Słowie. Ale umysł otwarty, bo żyjemy w świecie gwałtownych zmian. Świat poszerza swe granice poznania. I my musimy dorośleć, nadążać za tymi zmianami. Musimy docierać do coraz to nowych pokoleń ze starą prawdą, ale w nowym opakowaniu. I nasz Pan Jezus tą właśnie przypowieścią nas przestrzega, abyśmy nie tworzyli Kościoła, zborów jako instytucji żyjącej tylko przeszłością. I Pan Jezus wiedział, że Jego nauka jest nowa. Mimo, że bazuje na słowie przekazanym przez starotestamentowych proroków, przez Mojżesza, przez psalmistów. To z tego słowa doświadczał naród wybrany w całej swojej bogatej historii. Ale Pan Jezus też wiedział, że On przychodzi tutaj jako Mesjasz. Że On przynosi dojrzałe przesłanie. Że w Nim się te proroctwa dawne wypełniają. Nie są jeszcze zapowiedzią, już nie. Już się w Nim wypełniają, a też się będą wypełniać. Pan Jezus wiedział, że On wnosi nowy sposób życia. I dlatego mocno się różnił od ówczesnego, prawowiernego rabina. Dlatego uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze zębami zgrzytali, wściekali się. Tak bardzo się od nich różnił, na przykład gdy na osiołku wjeżdżał do Jerozolimy. No i nasz Pan dobrze wiedział, że każdemu słuchaczowi jest trudno przyjąć i zachować w sobie tę nową prawdę. Mamy po prostu skłonności, jak każdy materiał, do starzenia się, do twardnienia, skostnienia. I to jest coś naturalnego. Ale Duch Święty w nas jest w stanie nasz umysł odświeżać, uelastyczniać, że jesteśmy w stanie przyswajać sobie nowe pojęcia, po to tylko, by stare prawdy przedstawić w nowy sposób. I stąd są te dwie ilustracje o łacie i o tym winie. O starym ubraniu i o bukłaku. A więc musi być nowy bukłak, gdy jest młode wino, wtedy też one ze sobą są kompatybilne, współpracują, wino się rozszerza, bo tam jest gaz się pojawia, a z kolei ta skóra świeża, młoda jest elastyczna i właśnie to uelastycznienie jest również i dla nas możliwe i sam tego doświadczam i jestem Bogu wdzięczny za to. I stąd Pan Jezus jakby chciał nam coś takiego powiedzieć. Niech wasze umysły nie będą podobne do starych bukłaków. A więc niech mój umysł nie będzie podobny do starych bukłaków. Co prawda, mój Pan Jezus, mówi się, że stare wino jest lepsze, ale nie należy przy tym lekceważyć wina młodego, bo ono w swoim czasie też dojrzeje i też będzie wyśmienite. To jest nawiązanie do tego, co Łukasz mówi o tej przypowieści, o tym winie. A zatem nie powinniśmy się obawiać pojawiających się w nas nowych myśli. Nowych myśli, które są inspirowane słowami Nowego Przymierza. Skoro w każdym z nas przebywa Duch Święty, to jest gwarantowane, że On nam przypomni wszystko to, co jest niezbędne z Pisma Świętego. On nam to przypomni tak, jak to znamy, jak to czytamy, ale zarazem ten Duch Święty nas wprowadzi i w nową prawdę.
I to nie chodzi o jakąś nową ideę, nie. Wprowadzi nas po prostu w Chrystusa. A Chrystus miłuje cały świat. Miłuje każdego człowieka. Miłuje każde pokolenie. I ja teraz sobie tak szybko przypomniałem ludzi, których nie lubiłem. Gdy patrzyłem na nich, to oczy odwracałem, bo ich nie lubiłem. A za jakiś czas potem zobaczyłem, że niektórzy z nich się nawrócili i dzisiaj to są szacowni, starzy już prezbiterzy, pastorzy. A kiedyś ja ich nie lubiłem, bo tak się zachowywali, tak wyglądali, że no, aż było nieprzyjemnie. A więc to właśnie jest ta elastyczność. Musimy patrzeć, tak jak Chrystus patrzy na świat i za grzeszników sam stał się grzechem po to, aby ich wprowadzić w coś, czego oni nie znali, w nowe życie, życie pojednane z Bogiem. Też nie powinniśmy się bać nowych metod, nie tylko nowych myśli, ale również i nowych metod. Jeżeli dotąd robiliśmy coś w taki właśnie sposób, w konkretny sposób, w jedyny sposób, w nasz sposób, to nastawmy się, że może nadejść taka chwila, gdy trzeba będzie robić to inaczej. A jeżeli czegoś żeśmy nie robili, to też taka może nadejść chwila, chwila wyzwania dla nas już starych kaznodziejów, starych chrześcijan, że należałoby to zacząć robić po nowemu. I właśnie nasz kochany konserwatyzm, nasz bezpieczny konserwatyzm powinien być roztropny. Nie wolno mu być konserwatyzmem nieroztropnym. Nie wolno mu być tak powściągliwym, że aż nas wyhamuje. Ale nasz konserwatyzm, kochani, niech będzie twórczy. Niech będzie dynamiczny, elastyczny. Tak, ten konserwatyzm, trzymanie się Chrystusa, trzymanie się Bożego Słowa, niech będzie tak twórczy i tak elastyczny, że i my będziemy twórczy w swoim działaniu dla naszego Pana. I tu właśnie chcę na koniec dać takie słowo zachęty, przywołując wypowiedź naszego Pana już z innej przypowieści, o której będziemy mówić w swoim czasie. Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Mateusz 13, rozdział, wiersz 52. I jeszcze raz. Dlatego każdy uczony w Piśmie, dodał każdy chrześcijanin, każdy ty i ja, jak to mówi jedna z piosenek tych chrześcijańskich, ewangelicznych, ale które dzieci śpiewają, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który ze swego skarbca, skarbca swoich myśli, uczuć, serca, postawy, wydobywa rzeczy i nowe, i stare. I w ten sposób wszyscy dookoła nas mogą być zbudowani i dla Chrystusa pozyskani. Panie Jezu, dopomóż mnie i każdemu z nas przez Ducha Świętego w Twoim wspaniałym imieniu Jezus. Amen.